Cześć, witajcie, z tej strony Jacob i na was w kolejnym odcinku Pack and Play. Moi drodzy, dzisiaj jak zawsze 7 paczek, z których utworzymy drużynę. Mam nadzieję, że świetną i tym razem będzie lepiej niż poprzednio i wygramy mecz. Ale moi drodzy, prosiliście mnie w komentarzu ostatnio pod ostatnim filmikiem, żebym zmieniał strój i herb na taki, jaki mi się trafią. No okej, no to wybiorę sobie spośród tych, jakie mi się trafią jakiś herb i strój. Dobra, zobaczmy na sam początek, kogo mamy. Molina na środkowy pomocnik ofensywny. No to do aktywnego klubu go, tak jak zawsze to robimy. Molina, kogo my tu jeszcze mamy? Matri, co jest całkiem dobrym trafem na napastnika. Dobra. I jeszcze mamy tutaj tak. Fajne uszy, środkowy pomocnik defensywny. Reynards, nie chcę tego jakoś specjalnie zmienić. I Marin, środkowy pomocnik ofensywny. Jeszcze raz go widzę w cywili, czyżby mi się jeszcze nigdy nie trafił. Albo transferowany. Możliwe, wszystko jest możliwe. O 2000 końców. I mamy tutaj strój West Hamu, który średnio mi się akurat podoba, to wam powiem. Okej. Sprzedajemy. I idziemy do drugiej paczki. Joe Hart, czy Joe Hart nam da coś, kogoś dobrego, uwaga. Kieli! Proszę bardzo, ostatnio sprzedałem go za... I Elia, nice. Ostatnio sprzedałem go za 33 tysiące, także otwieranie paczek nam się zwróciło. Znaczy otwieranie paczek. Cały odcinek, także fajnie. Mamy bramkarza, co mnie bardzo cieszy. Idziesz od razu do składu. Co prawda nie mieliśmy jeszcze żadnego wybitnego bramkarza, ale to na pewno jest coś. I oczywiście Kieliniego sobie za... Elia też musi zagrać, to na pewno. Ten nam nie jest potrzebny. No i Kielini oczywiście pójdzie na stoskarz na wymianę i potem sobie go po prostu zabiorę. Niestety w stroju żadnego herbu nie mamy, także może w trzeciej paczce coś znajdziemy ciekawego. Uwaga, trzecia paczka. Nie wiem, kim jesteś. Kagawa. No proszę. Czyli historia nam się powtarza. Kim ty jesteś, Morales? Do aktywnego składu mamy kolejnego bramkarza, który jednak wydaje się być słabszy od tamtego. Może się lepiej zgra z innymi, zobaczymy jak będzie w obronie. Morales na CLS-ie... CLS? Powiem wam jeszcze, że się chyba nie spotkałem z kartą, która byłaby normalnie tak cofnięty lewy skrzydłowy. Magia. Okej, no ale powracamy, proszę. Nie, no znowu to co ostatnio. Serio? A, dobra moi drodzy, zatrzymuję i wracam, jak tylko uda mi się naprawić błąd. Nie rozumiem FIFA, naprawdę, nie, to nie jest dla mnie, okej. Okay. O, herb Genoi, całkiem ładny. Ustam, wyślemy do klubu, zastanowię się nad nim, te stroje mi się nie podobają i kagałe oczy... Aha, muszę go tak, no i to skarb na wymianę, oczywiście wsadzę go do składu. Okej, okay, czyli herb już jeden mamy, jakby co? Teraz... Aha, tak, musimy... Nie, no tak, dobrze. Teraz czwarta paczka, nie myli mnie nic chyba, tak. Okej, okay, Hart, czy teraz nam da Kieliniego? No tak jak ostatnio, znaczy teraz już nie wziąłem Kieliniego. Young! Czyli tworzy nam się zespół Manchester United. Proszę bardzo. Young, chodzi do klubu. Ciebie bardzo chętnie też przyjdę, chociaż mam już Elię, no ale to zagramy najwyżej z formacją, gdzie... Bo Elia jest też pomocnikiem, prawda? No właśnie, no właśnie. A tu mamy, załóżmy... Zastanowimy się. Spokojnie, zastanowimy się, jak to zrobimy. Środkowy pomocnik ofensywny. Brakuje nam obrońców. Przydaliby się jacyś. Bo tutaj tak średnio ich na razie widzę. Samych ofensywnych zawodników mamy w czwartej paczce. O, bardzo chętnie zabiorę ustaw jako aktywny. Chcieliście, proszę bardzo. Piłka mi się ta nie podoba, więc też mogę ustawić piłkę, jak będzie jakaś ładna. Jak będzie ładna. Piąta paczka, moi drodzy, jeszcze 3 do końca, a nam brakuje dużo jeszcze elementów naszego zespołu. Uwaga, Rodriguez, tak jak ostatnio. O, to jest napastnik jakiś z Anglii. Okej, mamy napastnika kolejnego zawodnika ofensywnego, a ja bym prosiłbym o jakiś obrońców. Znowu lewy pomocnik, po co mi tylu lewych pomocników? Fajne zęby w porównaniu do skóry. Murzyn, który ma... Przepraszam, czarnoskóry, który ma żółte zęby. I środkowy pomocnik, no
Whitehead, Middlesbrough. Świetny zespół, w ogóle, znaczy szkoda, że był, są już, że teraz są w tej lidze niżej, ale kiedyś naprawdę lubiłem nimi grać. Ej, dobra, fajnie, fajnie, dwie paczki do końca, dwie? Dwie, na pewno dwie. Ja już widzę, że to nie obejdzie się bez przelogowania. Co to się dzieje z FIFA, nie wiem. Dobra, wracamy. Mam nadzieję, że wszystko widać i nic nie ominęliśmy. Ivy Lane? A dobra, ustawimy jako aktywny. Jak zmieniać wszystko, to wszystko. Poczekaj, zobaczmy, jaki mamy... Tutaj, no to ustawiamy jako aktywny. Stroje zmienione, tak jak chcieliście, herb, potem sobie zmienimy. Jeszcze dwie paczki przed nami, moi drodzy. Dwie paczki. Mam nadzieję, że nic się nam nie zjadnie i będziemy mogli... Nie pytajcie mnie, o co chodzi z tym wszystkim, naprawdę. Internet mi wszystko dobrze działa. No i Barbo. Jest, środkowy obrońca. Prawy skrzydłowy. Dobra. Środkowy. Obrońca. Co mnie bardzo cieszy. Na ten moment przynajmniej. Coś mało tych zawodników mamy, co nie? Nie no, znowu. Pięć minut teraz musiałem walczyć, żeby zalogować się. No to jest po prostu jakaś masakra jedna wielka. O kurczę, kurczę. Dobra. Kolejny środkowy napastnik. Kolejny napastnik. Dzisiaj mamy zdecydowanie ofensywny odcinek. I to trzeba przyznać. Jeszcze jedna paczka, prawda? Tak, jeszcze jedna paczka, dokładnie. Na to wychodzi. Tutaj, o, na przykład tą piłeczkę. A jak najbardziej, ustawimy sobie jako aktywną. Wszystko już pozmieniałem w moim klubie. O, już sobie kontrakty wezmę. Mam dwa kontrakty. I okej. Ostatnia paczka przed nami. Mam nadzieję, że teraz obejdzie się bez tego całego, naprawdę. Ostatnia paczka. I na kogo trafiamy? Jakiś obrońców, proszę. Jakiś lewy albo prawy obrońca. Tyton. A jakiś obrońca? Ale przynajmniej damy sobie naszego tytońka na bramkę. Tylko żeby nie... Okej. Ale w sumie mamy Kielini. A nie, jeszcze Kielini jest przecież. A ja o nim zapomniałem totalnie. A tu mamy obronę. Co prawda trzech, ale... Nie! Nie, nie robisz mi tego, FIFO. Nie skomentuję tego. Ja już tego nie skomentuję po prostu. Szczęście, że to była ostatnia paczka, naprawdę, bo bym tu chyba musiał zacząć naprawdę nieładnie uznać. To mi jakże wspaniałą grę. Dobra, moi drodzy. Skład mamy. No. Skład mamy. Jednorazowe pełne mamy. To ja was zapraszam do składu, który stworzyłem. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest najlepszy skład, jaki udało się teraz z tych kart zrobić. Tutaj środkowy obrońca nie ma połączenia, tutaj natomiast ma z bramkarzem połączenie Kielini, także bardzo fajnie. Tutaj się łączą także Kagawa z Youngiem, Elia, tutaj niemiecka z Soto. Naprzód jest totalnie bez połączeń. Chciałem, szukałem napastników, naprawdę. Nikogo, po prostu, chyba, że czekajcie, zrobimy tak. I na przykład, tu był jeszcze jeden. O. No, co prawda pozycje się bardzo nie zgadzają, ale wygląda to całkiem nieźle. No, dobra, może tak zostać chyba, nie? No tak, dobra. To co, zapraszam was do meczu, który już za chwilę. Dobra, kogoś mamy. A tym, ten...
Okej, okay, no. I jaki ma zespół? Uwaga. Do pokonania, czy nie? To szlak jasny trafi. Nie lubię srebrnych zawodników. A wyglądają na drogich, niestety. Butner, tam był Zaha, czy... Nie wiem. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy nie, no ale... Będziemy walczyć. Okej. Shit, Asaivi. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ja taki mam zawodników, gdyż tak uderzałem? Super. Young. Jeszcze Younga. Bianchi. Mogłeś to przecież tak pięknie wykończyć. Czemuś tego nie zrobiłeś? Nie. Czemu ci srebrni mają takie uderzenie? To jest niewiarygodne przecież. Zaha znowu. Myślałem, że to było w bramce. Wow. To jest nasza szansa. No znowu z główki do cholery. Zaczyna się znowu. Pasa przebiegania. O! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jaki ze mnie głupek. No! Jest! Elia! Mamy bramkę. Wiem, że sweaty, ale... Cóż. Mam taką drużynę, że mogę, no. Nie było innego wyjścia, nie strzeliłbym tego na mnie. Pasywnie. Jak teraz padnie gol z główki. No strasznie ofensywnie teraz wychodzi, to widać i to może być moja szansa, bo myślisz, że jeżeli mam taką drużynę, to albo nie potrafię grać, albo mam słabą drużynę. Bianchi, 32 minuta, mamy 2-2. Ludzie, historyczna chwila, wyrównaliśmy coś. Wow, taką drużyną, a czuję, że jest siła w nich. Czuję, naprawdę. Nie, no, po prostu ten popełnił straszny błąd, bo dał wszystko na ofensywne, przynajmniej tak wygląda. Czyli... Elia? Nie! Bianchi, moi drodzy! Bianchi! Ale mnie to zdziwiło teraz. Jest! 3-2! Okej... Nie, to... Nie o to mi chodziło. Jakby to wpadło! Okej, Bianchi. Matri! Nie. Ile on tam ma zawodników? I na trzech, tak? Nie wiem, kto tu wyszedł teraz, ale to było piękne. I Barbo leci sam. Jak trafiłem znowu w słupek? Jak? Szczęście nie wiesz. Do przodu, ahoj! Pięknie! Bianchi. O, jak to było piękne! Hat-trick Bianchiego. 74 minuta, no po prostu miód malina. Miód malina. Zobaczmy jeszcze raz. O, pięknie. 74.
O! 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 I kto by pomyślał, że w tej serii dojdzie do Rage Quitu ze strony nie naszej. Moi drodzy, mecz, który powinien się podobać. Karty, które są naprawdę niezłe. Kieli, niego trafiliśmy, dużo robił roboty w obronie. Matri, Barbo i Bianchi. No, Bianchiego wstawiłem od tak, żeby był. Strzelił nam 3 bramki. Jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby ocenić go. I to tyle z mojej strony. Do usłyszenia kolejnym razem.